W świecie sportu naprawdę dużo się dzieje. Najnowsze informacje sportowe przedstawi Monika Świacka. Dzień dobry. Zaczynamy serwisy sportowe w telewizji JARD Białystok. Magda Linet i Zarina Diaz z Kazachstanu wygrały w Melbourne z reprezentantkami gospodarzy 6-3 i 6-2 w pierwszej rundzie debla w wielkoszlemowym turnieju tenisowym Australian Open. O awans do 1/8 finału gry podwójnej powalczą z rozstawionymi z numerem 16 Czeszkami. Rozstawiona z numerem 26 Agnieszka Radwańska wygrała z ukraińską tenisistką Łesią Curenko 2-6, 7-5, 6-3 w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. O awans do czołowej szesnastki imprezy w Melbourne Polka powalczy z Hiszpanką lub Tajwanką. Przez lata czarował kibiców sztuczkami technicznymi. Dziś w wieku 37 lat ogłosił zakończenie kariery. Mowa o legendarnym Ronaldinho, który grał w Paris Saint-Germain, Barcelonie i w Milanie. Zdobył złotą piłkę, a z reprezentacją Brazylii wywalczył Mistrzostwo Świata. A w 2002 roku na Mundialu zdobył z rzutu wolnego jedną z najpiękniejszych bramek w historii. Mecz z Piastem został przełożony. Pierwotnie mieliśmy grać w miniony weekend. Mecz był zaplanowany na piątek, a w sobotę rozpoczynało się zgrupowanie reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Europy w Słowenii. Nam też to było na rękę, gdyż mamy sporo kontuzji. Dobrze, że udało nam się wspólnie podjąć taką decyzję, mówi Adrian Citko, grający trener MOKS-u Słoneczny Stok. Przełożenie ligowego meczu z Piastem Gliwice na 10 lutego spowodowało, że drugi mecz w tym roku Słoneczni rozegrają dopiero 28 stycznia w Pucharze Polskim, kiedy zmierzą się z Goalsize Gorsze. W 1/32 finału drużyna z Warmii i Mazur pokonała 4-3 Heliosa Białystok. Do podziału jest 49 tysięcy złotych, a pieniądze trafią do najlepszych sportowców i najbardziej uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży z gminy Łapy. Do piątku 19 stycznia zainteresowani mogą składać wnioski o stypendia. To wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu sportowego. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.